Dzień dobry, cześć. Ja mam na imię Szymon i witam was na kanale Gram do Kawy. A dziś wracamy sobie do budowania fabryki naszej w Factorio. Tutaj coś mi stanęła mi produkcja. Okej, już wszystko będzie grało. To co dzisiaj chciałbym zrobić, to rozbudować nieco ten tutaj nasz mały magazyn z produkcją potrzebnych nam przedmiotów. Więc na pewno będę potrzebował produkcji podajników, będę potrzebował produkcji tuneli i rozdzielaczy. Okej, czyli potrzebujemy tego, dobrze. No dobra, myślę, że możemy zacząć, to trzeba robić, wielkiej filozofii nie ma. O, widzicie, może to też bym sobie zrobił. Żeby automat montażowy, assemblery, żeby sobie składać, to też może być ciekawa rzecz. To mi się na pewno przyda. No ich będę jeszcze bardzo dużo używał. Teraz zwykłych, później ulepszonych, więc warto będzie mieć to na podorędziu. Gdzieś w międzyczasie mogę sobie też parę podajników stworzyć, bo widzę, że mam już ich niewiele. Ale automat montażowy tu będzie jeden. Teraz zobaczymy co z drugim. Tutaj będziemy robić sobie kółeczka zębate, które będą bezpośrednio podawane do tego automatu. I tutaj będziemy produkować sobie właśnie same automaty. I teraz mamy tak, potrzebujemy żelaznej płytki i kółka zębatego. Pustek. Dobra, więc ten automat musimy przerzucić na dół. Tu zrobić tak i jeszcze dać jeden długoramienny podajnik. Żelazna płytka stąd, zielona płytka stąd i kółeczka stąd. Dobra, wszystko gra. Jeszcze tylko prąd musimy doprowadzić. I cyk. Wszystko jest jak... A nie, jeszcze tutaj brakuje, ale to dobrze, bo i tak musimy mieć dwa. Bo tu zrobimy sobie co? Szynkę sobie zrobimy. I teraz tak, jak będę potrzebował naprawdę tylko nie jakoś dużo. Może tyle na początek wystarczy. Jeden stack sobie zrobimy. A kółeczka nie są podawane, bo złego assemblera użyłem. Okej, to iść w ten sposób. Elegancko. Dobra, i tutaj się zaraz produkcja zacznie. Może tu użyjemy szybkiego, żeby było delikatnie szybciej. Nie, nie potrzeba tego. Nie trzeba tego robić. Dobra. Wszystko działa, tu jest, mamy maszynki, jest ok. Powoli, bo powoli, ale jest. Ciągniemy co dalej te taśmy, żebyśmy mieli więcej miejsca. I teraz tak, podajnik chyba wymaga nawet tego samego, dokładnie tego samego. Więc moglibyśmy zrobić to tak. Widzicie, że ja tę całość to chyba, chociaż nie, dobra. Przepraszam, było dobrze tak jak było. Teraz zrobimy tak, że mamy podajnik zwykły i potem te kolejne podajniki wymagają tego podajnika zwykłego. No właśnie, więc dwa razy chyba będę ten zwykły produkował. Albo je ustawię na jakimś filtrze. O, mogę już w ogóle światło robić, to sobie zrobię. Dobra, zacznijmy od kółka oczywiście. Czyli tak, sekundka, tu będzie żelazo szło, a jak żelazo to potrzebujemy długiego, nie krótkiego. Mało żelaza nam tu idzie, trzeba będzie trochę rozbudować tę linię produkcyjną. No dobra, jakby to zrobić, nie wiem czy tutaj się jeszcze zmieszczą, nie zmieszczą się. Tu możemy jeszcze dwa dorzucić chyba. Chociaż nie, dałoby się to zrobić. Wiadomo, żeby się dało. W Factorio da się wszystko. Zrobimy tak. Dobra, teraz zrobimy tak, tak. Raz, dwa. Raz, dwa, dobra. Okej. O, zaraz zobaczymy, czy się będzie dało. No, teoretycznie powinno się udać. Raz, dwa, raz... Oj, brakło mi podajników. A, to jeden sobie mogę dorobić, nie ma problemu. Dobra, i teraz tak, to bym musiał puścić tutaj dalej, tunelem, hop, hop. Tutaj by szło w tę stronę. Dobra, czyli to wszystko powinno grać. Jest tak jeden... Czy mi brakło? Same problemy od samego początku, ale dobra, już mamy słupki, czyli tak napięcie, napięcie, napięcie.
Ma paliwo, wytwarza, dobra, 4 więcej, zawsze to coś i to sobie będzie szło w tę stronę. Tak. Teraz to tak średnio działa, ten piecyk tutaj. Nie mam kiedy podać, trzeba go będzie przerzucić na dalszy plan. To sobie zabierzemy. Dołożymy w takim razie piecyki tutaj jeszcze, bo będzie na to miejsce. Ok. I tu w tę stronę. Dobra. Teraz tak, będę potrzebował więcej podajników. Gdzie 1, 2, 3, 4, 5, 6. Idealnie. Napięcie, 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 napięcie. I śmiga. Dobra. I teraz powinno być git. Trochę płytek tu jest, jest ok. Dobra. Mamy to. Możemy lecieć dalej. Co to było? Kółka zębate i teraz tak, kółeczka zębate będą przekazywać mi tutaj do kolejnego assemblera, który... Już mi się skończyły? Tutaj robię. O. Który będzie mi robił coś tam. Jeszcze zaraz do tego dojdę. Co? Czemu to się przestało produkować? Kółek nie ma, bo nie ma ironu. No i ten iron trochę boli, no to prawda. Ale z drugiej strony... Strasznie powoli tutaj idzie, to prawda. Tego powoli zjadają, no ale cóż. Można by spróbować zrobić też tak, że skoro tu idzie buforem... Skoro tu idzie buforem, to moglibyśmy spróbować go puścić tutaj bez bufora. Hop, niech to idzie bezpośrednio na linię. Okej, okay, tam mamy bufor, tu mamy bez bufora i będzie tego trochę więcej. Dobra. I lecimy dalej. I teraz tak, tu będą podajniki. Dobra. Tu będzie co? Będzie nic na razie. Tu będzie tak i ten. Potrzebuję sobie wziąć kilka rzeczy, żeby sobie zrobić podajniki na zapas. I teraz tak, płytkę będzie dostarczał, to będzie dostarczał. Wszystko mamy na miejscu. A tu byśmy dali czerwony podajnik. Dobra, czyli on by musiał być... A dobra, to jest bez sensu. Czyli jeszcze raz tutaj. Ja wiem, że to co robię jest bez sensu. Ludzie, którzy grają w Factorio wiedzą, jak to bardzo nie ma sensu to co ja robię. Ale co tam? Nie będziemy się aż tak przejmować. Czemu to mi cała produkcja stoi? To mnie interesuje. No właśnie, rozwiązywanie problemu, który sami sobie tworzymy. Czego tutaj brakuje? Kółek zębatych. Kółka zębate przecież dochodzą. Czemu on nie podaje tego? Płytek. Czy on bierze tylko z zewnętrznej strony taśmy? Nie, teraz bierze. Chyba wziął po prostu miedź i dlatego tak się stało. No dobra. Jakoś to przeżyjemy przez chwilę przynajmniej. Możemy sobie przy okazji światła tutaj porozstawiać. Będą na przyszłość. Przynajmniej dopóki to wszystko tutaj funkcjonuje. Czy inaczej, mamy pasy, więc to już jest spoko. Pasów transportowych mamy już trochę. Dobra, skrzynia. Będzie jedna, druga. Tych podajników tam trochę. Tych znacznie mniej, jeden stack wystarczy. Okej, okay, mamy pierwsze assemblery. Znaczy już nie są pierwsze, ale wiadomo. I teraz tak, kolejny assembler tutaj, bo tu są potrzebne iron gearsy, hops. I tu jest potrzebny długoręki podajnik, dobra. I teraz to powinno w miarę działać. Okej, okay, wtedy mamy czerwone i żółte podajniki. I teraz jeśli chodzi o tunele i... O tunele i rozdzielniki, no to potrzebujemy produkować do tego taśmociąg osobno. Czyli w taśmociągu potrzebuję iron gearsów. Czyli jakbyśmy to zrobili, a potem tu potrzebuję żelaznej płytki, a tu jeszcze potrzebuję układu. Dobra, jakoś sobie poradzimy. Czyli gearsy mogłyby też przekazywać i tu w sumie. Nie będą potrzebne we wszystkich. Ach, tego. Żelaza mamy za mało. Dobra, pora się zająć żelazem. Pora się zająć prawilnym
prawidłową produkcją żelaza tak naprawdę. Bo to jest zdecydowanie za mało na nasze potrzeby. Zdecydowanie za mało. Dawajcie to, co tutaj macie w skrzynce, cały bufor. Ja teraz robię sobie wszystkie kopacze, jakie mogę sobie zrobić. Jak będę je miał, to zaczniemy w takim razie budować tutaj sobie produkcję. Wice też będą mi potrzebne, w związku z tym potrzebuję jak najwięcej kamienia. Więc niech ta koparka tutaj sobie działa z kamieniem jeszcze. A, dostawię jeszcze kilka, żeby jak najwięcej kamienia wydobyć za nim, bo trochę bardziej zautomatyzujemy. Okej. Okay. Węgiel, gdzie jest węgiel? 1, 2, 3, dobra. Niech pan mi kopie kamień. To mi będzie na piece potrzebne. I teraz tak, mam już koparki, dobra. To lecimy, dokładamy tu, obracamy. I w drugą stronę. To jest wszystko za mało, moi drodzy. To jest wszystko za mało. Ale jest to jakiś... Czekajcie, tu mam... A, nie. Źle. Mam dwie kratki przerwy, a powinna być jedna. Ajajajajajaj. Co ja to zrobiłem? Hop, okej, teraz będzie dobrze. Dobra. I w drugą stronę. Dobra, tyle się na razie uzbierało. Okej, to do samego dołu pójdzie, bo tak też będziemy stawiać te nasze kopacze. Potem to pójdzie w prawo. Hop, tu się gdzieś będzie zrównywać. Ej, nie tak. Tak. Dobra. Ile ich tu mamy? 22. Nie. A dobra. Na szczęście nie mamy jeszcze nic, co by nam to usunęło automatycznie, ale przestały działać. Jak zaznaczymy do usunięcia, to koparki przestają działać. Na szczęście nie mamy żadnych botów, które by to zrobiły, bo byśmy musieli je ustawiać od początku. Ale wystarczy, że przestają działać. To już jest wystarczająco upierdliwe. Dobra. 1, 2, 3, 4. Jeszcze dalej nie dodajemy na razie. To jest sprawa na przyszłość. Ok, wszystko mi tu działa. Tych pieców będę potrzebował dużo. Pieców mam 17. 17 pieców, moi drodzy, to jest zdecydowanie za mało. Żeby wyprodukować pełną żółtą taśmę, żelaznych płytek, potrzeba nam pieców 48. Ja może zacznę sobie od 24, chociaż miejsca już przygotuję sobie na 48. Więc dobrze było po prostu obadać, jak dużo tego miejsca nam będzie potrzebne. Możemy to zrobić tutaj, budować się będziemy i tak prawdopodobnie w prawą stronę. Dobra, i teraz tak, weźmy te piece i zróbmy sobie linię, zobaczymy ile się uda. Mam teraz 38, 24 zróbmy. Czyli 24, czyli 38 minus 24 to jest 14, dobrze liczę. Za króciutko. Okej, okay, czyli tutaj powinniśmy mieć teraz 24. Tak? Tak. Czyli dwa razy taka linia to jest pełna produkcja, jakiej nam trzeba. Więc to trochę będzie trzeba przenieść do góry po prostu i będzie dobrze. I będzie dobrze, więc tych drzew u góry musimy się trochę pozbyć. 10 piecyków tu jeszcze trzeba postawić. Okej, okay, tu mamy drzewo do wycięcia. Tu mamy drzewo. W ogóle te wszystkie drzewa to będzie trzeba wyciąć. One będą mi przeszkadzać. Dobra. Hop, hop, hop. Niestety to jest mozolna praca. Na samym początku. Co robić najpierw połowę z tego? Można by zrobić najpierw połowę z tego. Miejsca już będziemy mieć przygotowane na wszystko, ale zrobimy połowę z tego. Dobra. 26, czyli mamy tutaj ich ile? 12, dobra. Czyli, oj, co ja zrobiłem? Czyli tak, to jest 12, tu jest linia, to jest tego. Teraz ja to muszę sprawdzić, jak to będzie działać. Podajnik, linia, podajnik, piec, dobra. Piec, dobra. Musiałem się upewnić, że na pewno dobrze to układałem i obliczyłem. Okej, okay, od tego zaczniemy. I teraz tak, tu będą wychodzić płytki. Dobra. Panie, bo jakby już trochę podajników się wyprodukowało, a chyba nie wyprodukowało się ich zbyt wiele.
Nie, dobrze. 72, dobrze widzę, czy 12? 72, okej, dobra. Podajników mamy trochę. Tyle nam na chwilę wystarczy. Pasków też mamy dużo. Jest w miarę okej. Na to prawdę mówiąc liczyłem, że tych podajników będzie sporo. Dobra, i teraz tak, tu jeszcze będzie... Nam będzie złoże żelaza, nie złoże, tylko ruda żelaza przychodzić razem z węglem, tędy, okej, okay. I teraz tak, podajniki, 1, 2, 1, 2, hop, 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 ajajaj, hop, hop, teraz możemy sobie ustawić napięcie dla nich, 1, 2, hop, to powinno być okej, okay. Już zaraz wam pokażę, dlaczego to robię w ten sposób. Dlatego, że teraz czekajcie, coś źle chyba? Nie, dobrze. Że teraz mogę sobie po prostu to wziąć, skopiować i spróbować przykleić tak. Tak jest. Okej, okay, teraz widzę, gdzie mam co stawiać po prostu. Dobra, teraz tak, słupki 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. No i mi się skończyły słupy. Dobudujemy w międzyczasie podajniki. Dobra. Okej, okay, słupki, hop, 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 hop. Powinno być git. 4, 1, 2, 3, 4. Ach, ten początek to jest najlepszy, takie dopieszczanie sobie wszystkiego. Dobra, ile ich tu jest? Jest 24? Jest 24, elegancko. Czyli tego, co mamy tutaj, to nie potrzebujemy. Dobra. Teraz tak, tu sobie będzie to żelazo wychodzić. Natomiast jeśli chodzi o wejście, przede wszystkim brakuje nam cały czas minerów, więc musimy sobie je dobudować. Jeszcze kilka więcej. Jeszcze kilka więcej będzie potrzebnych. Dawajcie mi to żelazo. Dawajcie mi to żelazo, panie. Dobra, jeszcze z 5. Pewnie kilka płytek by nie zaszkodziło. Okay. I tutaj u góry, tutaj u góry, tutaj u góry. Ajajaj, potrzebna mi też rozdziałka. Czy ja mogę rozdziałki robić? Mogę zrobić nie za wiele, ale mogę. I teraz tak, tu będzie mi przychodzić rzecz. Nie jedna, bo teraz tak. Dajmy sobie to troszeczkę wyżej na razie. Za chwilę to będziemy kasować. Tu będzie mi wchodził węgiel. Powiedzmy tak. I ten węgiel ja sobie rozdzielę na dwa. Jeden mi pójdzie do góry, drugi pójdzie do następnego przejścia. Ok. Zaraz to wszystko będzie jasne, jak słońce. Dokładnie, tego mi brakowało. Ok, ok, ok. I teraz tak, stąd pójdziemy w lewo, stąd pójdziemy w prawo. Dobra. I tu będzie nam przychodzić żelazo. Z dołu będzie węgiel na dolną część, z góry będzie żelazo na górną część i wszystko będzie się zgadzać. Zaraz zobaczycie, jak to będzie działało ładnie. Mogłem to w takim razie dać do góry, ale na razie zrobimy sobie podziałkę. Niech część leci tu, część leci tu. Nic się wielkiego nie dzieje. Myślę tak, że nic się wielkiego nie dzieje, ale może się okazać, że się dzieje. Mam nadzieję, że nie. Dobra, możemy sobie zbudować część. Okej, okay, i stąd pójdziemy. Później to będziemy przestawimy tak, że wszystko będzie szło do góry, więc nie będzie tego bajzlu, te wszystkie taśmy się usunie, będzie tylko do góry będziemy wyprowadzać to, co potrzebujemy. Ale tymczasowo niech to będzie podzielone, bo tu wiadomo, w faktorii wszystko jest tymczasowe. I teraz tak, hop, 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 ajajaj, tego nie chciałem. Tego nie chciałem. Dobra, i mamy to. Dobra, mamy dojście rudy żelaza. Teraz jeszcze potrzebujemy węgiel.
Więc węgiel też sobie tutaj podzielimy. Jego będzie w ogóle znacznie więcej potrzeba później, ale to na razie się tym nie przejmujemy. Wszystko jest tymczasowo. It's gonna be fine. It's gonna be fine. Dobra. I lecimy. Tak, węgiel będzie dostarczany. Wszystko będzie dostarczane. Jedyne, czego nam jeszcze brakuje teraz, to prądu. Teraz tak, czy nam starczy miejsca, żeby to autoskopiować, stawić niżej? No jak tego wszystkiego na dole się pozbędziemy, to będziemy mieli pełnoprawną taśmę. No tak, bo w pewnym momencie się tego pozbędziemy. Pewnie nawet za chwilę, bo skoro tutaj produkuje iron, a potrzebuje go produkować u góry, to to nam w ogóle nie będzie potrzebne, no ale najpierw ta produkcja musi się w ogóle rozpocząć. Dobra, zatem dostarczamy sobie prąd. To jest najważniejsze. Od samej góry go sobie dostarczymy. Hop, powinno grać. Super. I zaczyna się produkcja, już taka prawilna, powiedziałbym. Możemy sobie tutaj w ogóle jakieś światło wstawić, czemu nie? Żeby lepiej coś tutaj widzieć. Hop, o, ekstra. Hop, hop. Rzadko kiedy gram ze światłami, ale domyślam się, że przy filmach na YouTube to jednak te światła pomocne, bo coś tam widać, nie? Dobra, i to żelazo w ilości dużo. W ilości dużo możemy już doprowadzić sobie tutaj, gdzie było, gdzie to było wcześniej. A nawet możemy się pokusić o nieco inny bufor niż mieliśmy wcześniej. Tak, potrzebuję trochę tych płytek, bo potrzebuję z tych płytek coś sobie zrobić. Nie wiem, czy im się są podajniki. Są kolejne skrzynki. Zrobimy sobie na razie ten bufor, albo zrobię już taki, jakbym chciał zrobić. Czyli bufor na... Na ile? Na 5? Na 5 to może bez sensu. Zrobię na 3 skrzynki bufor. Trochę za wysoko. Na 3 skrzynki zrobię bufor. 1, 2, 3. 1, 2, 3. I teraz tak, szybkie podajniki. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Tutaj żelazo obetniemy. Dobra. I teraz kolejne szybkie podajniki. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Czy tam 1, 2, 3? By ktoś się miał przyczepić. Hop, dobra, wszystko działa. I teraz tak. Tak. Hop, hop. I bardzo proszę. I mamy bufor. Produkcja idzie zawsze niezależnie od tego, czy linia stoi. Znaczy tak długo jak się to nie zapełni, a to się nie zapełni właściwie chyba nigdy. Więc jest ok. Dobra, teraz tego wszystkiego tutaj możemy się pospać. To już nam nie będzie potrzebne. Już tej produkcji żelaza tutaj na dole nie potrzebujemy w ogóle. Możemy to obciąć wszystko. Ho, ho, ho. Zaraz tę podziałkę sobie tutaj skasujemy. I tyle by było z moich planów robienia większej automatyzacji dzisiaj. Znaczy, no tak, no w sumie automatyzujemy dalej, bo o tym automatyzujemy tylko, że żelazo. Ja sobie to tutaj ogarnę i za chwilę do was wracam. No dobrze, ogarnięte tam u góry. Dostawiam jeszcze delikatnie produkcję węgla, bo będę go potrzebował coraz więcej i więcej, przynajmniej na razie. I trzeba podpiąć to żelazo, które tutaj mieliśmy. Póki co cały czas jedną dróżką, ja je sobie potem podzielę, ale dopóki ta fabryka działa, to niech to tak będzie. Więc żelazo mamy, jeszcze nie w pełni to działa, bo to jest za krótka linia, ale sobie to później rozbudujemy. Jeśli miałaby to być pełna, no to tutaj mamy na przykład, czekajcie, bo to musiałbym się tych drzew pozbyć. Tak, dalej kopacze potrzebuję, bo jeszcze w takim razie tym się dzisiaj zajmiemy. Dobudujemy sobie jeszcze miedź. Miedź sobie rozbudujemy, jeszcze trochę rozbudujemy sobie rzeczywiście żelazo. I teraz tak, linia całościowa miałaby... Ile tutaj tego mamy? 23, czyli była dwa razy dłuższa od zwyczajniej w świecie. Więc gdybym chciał taką samą obok postawić, że dla porównania... albo nawet nie dla porównania, gdybyśmy chcieli coś takiego zrobić po prostu dla miedzi. Powiedzmy, że odstąpić tam dwa pola, żeby było rozróżnienie, to by było jeden i to by było dwa, więc trochę coś takiego by trzeba było sobie rozdysponować, tyle miejsca, no i trzeba to zrobić tak, jakby na to nie patrzeć, bo i tak się tego będziemy musieli pozbyć. Potem nieco łatwiej się pozbywa tych drzew, bo można po prostu zająć się niszczeniem ich za pomocą granatów na przykład, albo strzelby, albo miotacza ognia. Zresztą można cały las spalić, jak się zapruszy iskrę z miotacza na taki
na takie drzewka. Wiadomo, jak drewno reaguje na taki ogień. Dobra. Tu mamy przygotowane miejsce. To samo będzie nam potrzebne tutaj oczywiście. Z samej góry będzie potrzebna bardzo podobna infrastruktura, więc to też można sobie w dużej mierze skopiować, żeby sobie tego użyć. O, szybkostrzelność broni wymyśliliśmy, świetnie. O, tutaj dokładniej rzecz biorąc będzie nam to potrzebne. Hop. Okej. Okay. Tutaj coś nam jeszcze stoi na drodze, drzewo jedno. Dobra. Więc tu mamy miejsce na to. To sobie też za chwilę rozbudujemy w takim razie. Jedne, co bym sobie jeszcze poprodukował, moi drodzy, właśnie w związku z tą szybkostrzelnością, to zacząłbym sobie produkcję wież, bo wieże będą mi niezwykle potrzebne. Tutaj coś znowu nie gra. Nie ten podajnik. Wieże będą mi niezwykle potrzebne. Tutaj podajniki. Tutaj. Dobra, tu już wszystko mamy elegancko. Co my potrzebujemy do wież? Do wież potrzebujemy żelaznych płytek, miedzianych płytek i zębatych kółek. Zębate kółka moglibyśmy sobie zapożyczyć stąd. Żelazne płytki, miedziane płytki będziemy sobie pożyczyć z dołu. Ok, więc assembler sobie stawiamy tu. Kurczenie tak. Dobra, teraz tak, pojedynczy assembler tutaj. Skrzynka nam będzie potrzebna, ciach. I prąd oczywiście, 1, 2. I to będzie mi brakowało budować wieżyczki. Teraz tak, wieżyczek troszkę będę potrzebował, więc sobie ustawię w ten sposób. Dwa staki będę zbierał. I jeszcze będę potrzebował naboje. Naboje to już zupełnie inna kwestia. To sobie może zrobimy nawet coś takiego. Czekajcie. 1, 2, 3. 2, 3. I teraz tak, tu. Tu może być tak i tak. Dobra, i teraz popatrzcie, zrobimy tak, 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 dobra, i teraz raz, dwa, hop, hop. Kurde, ale żem to wymyślił. Dajcie spokój. Teraz tak, skrzynka po środku, nie do końca po środku, ale wiadomo. I podajnik jeden, drugi. Prąd będzie niezwykle potrzebny. Hop. I jeszcze tu. Dobra. I teraz tak, produkujemy. Co produkujemy? Naboje produkujemy. Dobra. I one teraz będą te naboje dawać tutaj. Te podajniki będą je zbierać do skrzynek. Ich trochę będziemy potrzebować. Dobra. Na przyszłość jesteśmy w miarę zabezpieczeni. Już pierwsze wieże powstają. Zautomatyzowane. Mam ich 10 teraz przy sobie. Możemy zerknąć na mapę. Tutaj mamy kolejne jakieś gniazdo, nim się w przyszłości zajmiemy, ale tam zanieczyszczenie jeszcze nie dociera. Natomiast no dzisiaj tę produkcję w takim razie chciałbym rozszerzyć, skoro już się i tak za to zabraliśmy. Potrzeba nam chyba 30 kopaczy, jeśli się nie mylę, do tego, żeby w pełni zapełnić jedną taśmę, żeby mieć jeden pełny pasek żelaza. Tak mi się wydaje, że tak to było. Zatem zrobimy sobie, dobudujemy sobie jeszcze, a niech będą 4, bo czemu nie, może 5, jeden tutaj. Bo dlaczego nie? Ok. Popatrzę, już na razie stoją. Nie ma sensu, myślę, robić tego w tę stronę. I tak to musimy teraz przebudować, bo chcę to zrobić pełny, jak to się nazywa po polsku? Pełną produkcję, pełną linię produkcyjną chcę tutaj wykombinować, zatem to wszystko trzeba przesunąć. Te surowe rzeczy, które mam teraz przy sobie w postaci rudy żelaza i węgla, to ja je po prostu tutaj postaram się użyć moda Event Distribution i je rozdystrybuować tutaj między te piece, żeby jak najwięcej się tego pozbyć z ekwipunku, i całkiem nieźle udało się tego pozbyć rzeczywiście. To samo z żelazem. Ok, zniknęło mi niemal wszystko i zaraz to jeszcze, co teraz uda mi się tutaj pozbierać z tego paska, to zrobimy z tym to samo. Ok, tu i tu tego słupa też nie będziemy potrzebować, dobra. Ok, i tę całość niemalże moglibyśmy właściwie skopiować. A, no tak, bo tutaj mamy to już zrobione. Teraz tylko dopasować dół, żeby się zgadzało wszystko. O, tak jak tutaj i hop. I możemy dobudowywać, tylko się drzew trzeba pozbyć. Dobra. Dawaj, mamy. Jego powinno nam starczyć, prawdę mówiąc. Więc ja to tylko tutaj zbuduję i za chwilkę do was wracam. Oj, drodzy, mamy to.
Pełnoprawna produkcja taśmy żelaza już nam tutaj działa. Się tylko wszystko musi rozhulać, muszę poprawić to i owo, gdzieś tutaj mi zabrakło jakiegoś paska. Generalnie tak to właśnie wygląda i tak to działa. Teraz obok postawimy sobie jeszcze produkcję miedzi, więc ja tym wszystkim się już będę tutaj zajmował i mając taką pełnoprawną już produkcję tutaj, myślę, że możemy się zająć doprotkowywaniem kolejnych rzeczy. Zobaczcie, mamy już podajniki wszelkiej maści, mamy też długoramienne, zwykłe, standardowe. Szybkich podajników nam brakuje i one wymagają zwykłego podajnika i układu elektronicznego. Jeśli o to chodzi, to ja bym chętnie wynalazł sobie... chyba jeszcze nie mogę. W ogóle tak, ciężki pancerz możemy sobie wynaleźć, wyprodukujemy go sobie. To dopiero będzie dalej. No dobrze, trudno. Lecimy z tym, co mamy. Wieżyczek mamy przy sobie już teraz 15. Ja sobie je ustawię tutaj. Wybiorę sobie miejsce zarezerwowane na nie, żebym zawsze widział, gdzie one są w plecaku. O, okej, zawsze będą w dolnym prawym rogu teraz. Dobra. I ten szybki podajnik, on będzie potrzebował zwykłego podajnika i różnych takich rzeczy. Możemy sobie teoretycznie jeszcze jedną taką produkcję postawić. Tak jak mówię, to wszystko jest tymczasowe, więc to nic nie szkodzi. Tak, to wszystko zdejmę. Ja mam, to będzie chyba jedyny blueprint, jakiego ja użyję tak naprawdę. Sekundka. Tak. To będzie jedyny blueprint, jakiego ja użyję właśnie na magazyn, czyli na miejsce, w którym ja będę sobie produkował wszystko, co będzie mi potrzebne do gry. Bo to jest skomplikowana rzecz. Naprawdę długo siedziałem, zanim stworzyłem ten blueprint. Ja nie korzystam z gotowców. Wszystko, co robię, robię sam. I do tego rzeczywiście blueprinta sobie użyję. Natomiast to niczego innego raczej nie. Dobra, i tutaj mamy tak, tak. Bezpośrednio wszystko się będzie ładować 1:1. A, no tak, tu jest jeszcze. Inaczej to muszę zrobić. To musimy jeszcze trochę przesunąć. Cyk. I teraz on będzie robił szybkie podajniki, czyli będziemy potrzebować tak, tak, jeden długi, bezpośrednio karmimy, lecimy tak, tu do skrzyneczki, cyk, dwa staki wystarczą, dobra, mamy to, mamy to, chyba, dobrze. To powinno być wszystko, czego mu brakuje. Żółtych podajników nie ma ich, bo nie ma kółek, a kółek nie ma, nie wiem dlaczego. Ach, bo nie ten podajnik, co trzeba. No i już wszystko jasne. Długie ramię, damy z krótkiego. Dobra. I będzie. Wszystko tutaj mamy, co jest nam potrzebne. No tych tuneli jeszcze nie mamy. Tuneli i rozdzielacze, więc to sobie jeszcze można tutaj zbudować. Wiem, że to jest takie trochę burdelowate tutaj w tej chwili. Tak, działa, bo działa. I teraz tak, żeby sobie zrobić taśmociąg, to będę znowu potrzebował girsów. Więc stawiam sobie tutaj girsy. Tu udamy sobie już żółty tym razem. Tu będzie potrzebna w miarę prędkość. I teraz tak, rozdzielacz potrzebuje taśmociągu. I podziemny taśmociąg też potrzebuje taśmociągu. Jako czego one jeszcze potrzebują? Żelazna płytka. Tutaj jest żelazna płytka i układ elektroniczny. Ajajajajaj, no właśnie. To już trochę gorzej. No dobra, to zrobimy sobie taką śmieszną hybrydę. Ale czemu nie? Tak sobie zrobimy. Hop, hop. Czemu by się w ten sposób nie pobawić? A może nawet nie tak, tylko dwa miejsca, zaraz zobaczymy dlaczego. Ops, i teraz tak, tu oddajemy, tu oddajemy. Stąd bierzemy płytki i rzeczy. I tak, tak, i teraz długie ramię także. Teraz tak, tu będziemy produkować girsy, hop. Tu będziemy produkować taśmociągi, hop. Te taśmociągi przekazujemy tu, hop. I teraz tak, napięcie, 1, 2, 3, 4, tak. I tu będą tunele, tu będą rozdzielacze. I stąd będziemy pobierać te taśmociągi, które zostały wyprodukowane. Ok, i teraz tak, skrzynki, dobrze było mieć jakieś skrzynki, 1, 2. Hop, jeden stack.
Teoretycznie to powinno działać, praktycznie jeszcze nie działa, ale nic się nie obawiamy. 1, 2, 3, dobra. Okej, okay. Dobra, i to nam na sam początek powinno wystarczyć. A następnym już takim prawidłowym magazynem, który zbudujemy, no to on już będzie duży, będzie odrębny zupełnie. I tam już wtedy się tego pozbędziemy, ale tam będzie naprawdę dużo rzeczy do wybudowania. Może się tym w następnym odcinku zajmiemy, przynajmniej żeby zbudować takie, jakie ja mam w ogóle te rzeczy. To jest tak, production i tutaj mamy... nie, tutaj nie produkcja, warehouses. Tutaj mamy belts and inserters, tu mamy taki magazyn, na którym ja sobie, produkuję stricte taśmociągi i właśnie podajniki. I to jest jeden z nich. Mam też drugi, na którym sobie produkuję taką produkcję, czyli jakieś tam drugiego rodzaju właśnie assemblery, automaty do składania, rzeczy związane z pociągami, wszelkie różne rzeczy do procesowania nafty, olejów itd., itd. To wszystko jest tutaj. Jakieś laboratoria, radary, bla bla bla. I mam jeszcze jeden i to jest small stuff, czyli tutaj są takie rzeczy jak jakieś właśnie lampy, rury, słupy z napięciem i tak dalej, więc mam trzy takie magazyny. Nie wiem, czy wszystkie trzy, znaczy czy wszystkich trzech nie uda nam się zbudować, bo one wymagają więcej rzeczy niż my mamy dostępne w tej chwili, ale dużo pewnie nam się uda zbudować. Tymczasem właśnie musimy sobie jeszcze się zająć miedzią. Miedzi nam jeszcze trochę tutaj brakuje przede wszystkim, chociaż właściwie będziemy mieli pełny jeden słup, jak postawimy te wszystkie kopalnie, które możemy sobie pozwolić, to wcale nie będzie tak źle. Muszę przyznać, bo tak, żeby nie zahaczyć o żelazo, to będzie trudne, no ale jakoś sobie poradzimy. A tutaj o kamień z drugiej strony, o kurczę. Dobra, ale myślę, że może zaczniemy tak, że sobie z tym poradzimy. Aha. Ja tu już zahaczy o kamień, dobra. Okej, okay, nie powinno nam wpaść żadne żelazo. Tragedii nie ma, jeśli chodzi o ilość. Więc spoko. Koparki sobie ustawiamy. Op, op, op. Dobra, tak, 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 tak. Na razie zrobimy sobie w ten sposób. Dobra, to będzie działać. I jak najbardziej oczywiście. Dlaczego miałoby nie? Dobra. Znowu mi się słupy kończyły. Mały słup elektryczny. Jak na złość. Dobra, tu wszystko jest, tu wszystko jest. Tam tylko nie są połączone ze sobą. Okej, okay, wszystko pracuje. Kamienia dużo jest. O kurde, dużo jest kamienia. Za dużo go wziąłem. A może tak zrobię. Hop, hop, hop. Z tego wszystkiego zbuduję sobie piece. 70 wystarczy na razie. I możemy się zacząć tym bawić. Podajniki sobie wezmę, te które są utworzone, bo za chwilę ich zużyję dość sporo. Więc tak połowę sobie wezmę. O. I można się zacząć bawić w budowę tego. Wtedy też pozbędziemy się tego tutaj, co mamy na dole. Wszystko tutaj przekierujemy do góry. I będzie cudnie. Ja sobie tylko jeszcze w najniższym punkcie, w którym w tej chwili jestem rozstawiony, czyli tutaj, wyczuwam, że gdzieś stąd mogą potencjalnie nadchodzić jakieś ataki. Z lewej na razie nie ma co, tutaj są dwie bazy, ale daleko, ale tutaj mogę coś zaczadzać już, o czym nawet mogę nie wiedzieć. Więc myślę, że dobrze by się było tutaj zabezpieczyć, chociaż troszeczkę. Więc postawię sobie kilka wież, niedużo, 1, 2, 3 i 4, zabezpieczę kilkoma piecami, bo czemu nie, i wrzucimy im trochę amunicji. Ja mam, o widzicie, w ogóle mogę amunicję ze skrzynek też pozbierać. Dobra, i to na chwilę wystarczy, jak będzie jakiś atak, to się tego dołoży więcej. Amunicję ze skrzynek w sumie mogę pozbierać, żeby to już mieć. Jeśli chodzi o piece, to mam ich 50, więc wystarczająco, żeby
No i pięknie, dużo jest tej amunicji. Mam 50 piecy, więc wystarczająco, żeby sobie tutaj produkcję miedzi ustabilizować. Więc można z tym lecieć. Hop, hop, hop. Hop, 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 jak wadam czyszę. Dobra, to mamy. Teraz taśmociąg doprowadzający węgiel i złoże miedzi. Znaczy nie złoże, tylko rudę miedzi. Dobra, i tu będzie nam wychodziła sama miedź, same płytki miedzi. Hop, hop, hop. Okej, okej, okej. Co my tu jeszcze mamy? Tu będzie nam wchodził węgiel, przechodził dalej. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dobra. Raz. Okej, mamy to. Kolejne słupy energetyczne. 1, 2, 1, 2, 2. Dobra, to może ja już wam pokażę, jak to będzie finalnie funkcjonowało. No dobrze, moi drodzy, dodajemy jeszcze tylko trochę węgla i już wam pokazuję, jak to teraz śmiga, bo jednak ten węgiel to jest coś, czego cały czas będziemy potrzebować więcej na tym etapie. Więcej i więcej. Ach, nie mam rozdzielnika jednego. Ajajajajaj, ale żem się wkopał teraz. Ojejejejej. Już idę, już idę, już idę. No ale rozdziałki. Okej, okay, to jest wszystko, co jest mi potrzebne. 29, 20, dobrze, i 800. Taśmy ciągów jest okej. Okay. Teraz tak, tak. Dobra, i problem z węglem chwilowo powinien być rozwiązany. Bez. I teraz. Mamy już tę miedź tutaj. To wszystko sobie w miarę będzie funkcjonować. Tak, jest. Spływa nam ruda. Zaczyna być przetapiana, więc jest okej. Okay. Bufor na dole jest gotowy do akcji. Ja sobie tę rudę tylko wyprowadzę tutaj w okolice żelaza. One się tutaj razem będą... Możemy to nawet zrobić w taki sposób, że tutaj sobie puścimy to środkiem. Dobra, i to się będzie kończyło tak samo teoretycznie. Póki co możemy to po prostu podmienić. Hop. Ok. Tak jest. No nie do końca tak, jak miało być. Dlaczego? Bo to nie z tej strony teoretycznie. Chciałbym, żeby było tak samo. No dobra, to zrobimy to inaczej. Zrobimy to tak, że miejsce puścimy tu. Tak dziko to zrobimy trochę, ale będzie działało. Hop, hop. No i raz, hop, hop. Hop, mieć tu i będzie git. Dobra. I mamy to zrobione właściwie, tego możemy się pozbyć. O, już nam nie będzie potrzebne. O, już możemy sobie dokończyć. Węgiel tutaj puścić normalnym trybem. Hop, hop. Tutaj żadnej podziałki już nie będzie potrzebne. To będzie szło wszystko do elektrowni. Ten cały węgiel tutaj. Ok. I mamy to przeczyszczone właściwie wszystko. O, i ekwipunek jest pełny, za dużo węgla, za dużo miedzi. Ajajaj. No trudno, te miedź to sobie rozlokujemy akurat po tych, po tym buforze tutaj. Właśnie między innymi też po to on jest, żebym miał gdzie te nadwyżki układać sobie. O, i już nic nie ma. Bardzo ładnie. Więc się tym zupełnie nie przejmujemy na tym etapie. Mamy tu wszystko posprzątane. Pierwsze z początkowych rzeczy, które były stworzone na chwilę, zostaje właśnie usunięte, więc dzieje się coś, co często się nie dzieje w tej grze, czyli że te rzeczy, które zrobimy na chwilę, to tak już zostają na zawsze, dopóki potem tego nie zniszczymy po prostu w którymś momencie niechcący albo nawet bardziej chcący. Więc okej, okay, jestem zadowolony. Teraz jedyne, co bym zrobił, to zerknąłbym, jak stoimy z energią. Właśnie pobór. Produkuję tyle, ile pobieram. Jest dobrze, dobrze było trochę produkcję zwiększyć jednak, bo jesteśmy na skraju. A że tutaj infrastruktura jest pod to już przygotowana, to możemy po prostu dorzucić sobie kolejne rzeczy. Tutaj też mogę sobie to skopiować, łatwiej mi to będzie przerzucić. 1, 2. Dobra, i teraz tylko dostawiamy 1, 2. Bierzemy rurkę. 1, 2. Raz, dwa,
4. Napięcie. Hop, hop. I podajnik do węgla. 1, 2. I powinno śmigać. Elegancko. Dobra. No i teraz to już zaczyna wyglądać w miarę ok. Następnym razem prawdopodobnie będę chciał się zająć tutaj tymi naszymi kolegami, żeby sobie oczyścić głowę i mieć święty spokój na przyszłość po prostu. No i zaczniemy sobie rzeczywistą produkcję pakietów naukowych, tak czerwonych, jak i zielonych. Zielone warto zacząć opracowywać, żebyśmy mogli już ruszyć z nauką do przodu i prawdopodobnie zajmiemy się na przykład jeszcze stalą. Ale zobaczymy. Jak widzicie, tutaj ta rozbudowa zawsze trochę trwa, więc nie ma się co przejmować. Moi drodzy, dziękuję Wam pięknie za towarzystwo. Mam nadzieję, że Wam się podobało. A jeżeli tak było, to gorąco zachęcam do tego, żeby zostawić pod tym filmem łapkę w górę. Jeżeli natomiast obserwujecie mnie już od jakiegoś czasu, a jeszcze nie subskrybujecie mojego kanału, to również gorąco do tego zachęcam. Po zakliknięciu subskrypcji oraz dzwoneczka będziecie otrzymywać powiadomienia o każdym opublikowanym przeze mnie filmie, więc niczego już nie przegapicie. Ja natomiast dostanę szansę, by trafić do potencjalnie nowego widza, rozszerzyć zasięgi mojego kanału, a tym samym rozwinąć nieco sam kanał. Tymczasem żegnam się już i do zobaczenia, do usłyszenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć!